Witam was bardzo serdecznie, Maroko Bragie. Kontynuujemy sobie przygodę, tym razem z Tomb Raiderem na maksymalnym poziomie trudności, czyli trudnym. W ostatnim odcinku zaczęliśmy sobie premierową właśnie serię z Tomb Raidera, w związku z tym, że w marcu rusza premierowo do Polski kin właśnie najnowszy Tomb Raider. Chciałem właśnie do tego czasu sobie umylić czas na poczekanie tego filmu właśnie tą grą, zwłaszcza, że będzie bardzo mocno odwzorowywała właśnie ta gra, ten film. Nie wiem, czy jak widzieliście, muszę sobie stoper załączyć. Czy widzieliście w ogóle trailer z 2018 roku, z najnowszego Tomb Raidera? Jak nie, to polecam. Będzie naprawdę, a kto ogląda moją serię z Tomb Raidera, naprawdę będzie zgodzi się ze mną z tym zdaniem, że bardzo wzoruje się na grze. Tak czy siak. Tutaj mamy mapę swoją, naszą pozycję Lara Croft. Główny nasz cel to iść naprzód, wyjść z lasu i spotkać się z Rortonem. Ale tutaj mamy łowca duchów. To jest poboczne zadanie, ja bym ogólnie chciał Tomb Raidera ukończyć na 100% umiejętności, bo to naprawdę daje, znaczy 100% znajdziek, bo to nam daje punkty przeżycia, a punkty przeżycia to znaczy umiejętności, a to nam pomoże naprawdę przejść tą grę i dobrze się bawić. I tu mamy właśnie tą łowcę duchów. Rozpoczęliśmy sobie łowca duchów, rozpoczęliśmy to wyzwanie, ukończ dla PD. Właśnie, ale na razie tutaj żadnego żadnej znaczek nie widzę. Jeżeli mi braknie czasu na nagraniu, to będę je wykonywał poza nagraniem, będę wam pokazywał miejsca, w którym są te znaczki. Tak czy siak, na razie idziemy sobie w związku z celem misji głównej. Mam 17 strzał. Musimy się spotkać, tak jest, idziemy tutaj. Tu jest okazja jakiś dokument. Upoleję sobie ptaszkę, upoluję. Okej, okay. Zawsze jakieś punkty są. Dobra, muszę iść tam. Ale nie podoba mi się to, bo jak zwróciła Lara w ostatnim odcinku na samym końcu, ktoś tu gra jakąś muzykę. To jest bardzo tajemnicze. Halo? Halo? Jest tam ktoś? Nie podoba mi się to, koleżanko. Aha! Super! Jest jakieś wejście, ale ja bym sobie sprawdził ten dokument. Musisz to zrobić. Ten dokument jest, cholera wie gdzie. Aha. Dobra, nie wiem czy to tam. Nie, ten dokument jest gdzieś tutaj, mi pokazuje. Jak tam wejść, to też cholera jedna wie. Nie, to nie jest w tamtym? Nie. Gdzieś tam na dole. Tu by się wydawało, że to gdzieś jest tutaj. Jak się dobrze nie mylę. Nie, to gdzieś... Cholera wie gdzie. Okej, moi drodzy, ustaliłem, że ten dokument jest tutaj. Ale jak się tam mam w ogóle dostać, to pojęcia nie mam. W ogóle nic, Lara nie reaguje, nie wiem. Nie mogę skoczyć w ogóle na tam skałę. Także chyba sobie daruję. A to jest na pewno w tym miejscu. Ale dobra, no nic. Ale przy okazji znalazłem też element wyzwania. Czyli sobie to zastrzelę i ogólnie sobie obiecałem opcję rozrywki, że jeszcze sobie ściszę grę. Bo jeszcze za bardzo jest za głośno. Ściszyła się w ogóle? Opcja rozrywki, tak jest. Okej. Dobra, tu więcej nie widzę. Jak mówię, tam jest ten dokument, cholera wie gdzie iść. Sprawdzę sobie jeszcze dokładnie, czy nie ma gdzieś tego elementu wyzwania. Czyli zestrzelenia tych całych medalików, czy tam jak to się nazywa. Tutaj jeszcze możemy zejść, sprawdzić. Na pewno to zrobię. O, udało mi się upylić gawrona.
Bardzo ładnie. Ok, tu mamy zwierzęta, trochę sobie popoluję. Dobra, nie udało mi się, ale może uda mi się ją upolować. Pod naszą kochaną sarenkę. Jest. Kurczę, jest. Dobra, muszę ją dorwać. Zawsze to są elementy doświadczenia. Jest, ładnie. Jest. Pięknie. Dobra, ładnie poszło. Tutaj chyba cały czas zwiększa nam się doświadczenie. To jest zawsze coś. Można sobie tak... O, Lara się na coś tutaj patrzy. O, kolejny element wyzwania. Pięknie. Dobra, i tu gdzieś mieliśmy jelonka kolejnego. Tu mamy jakieś... A, też PD. O, jeszcze jeden. Kurwa, no żeby tyle nie trafić. Dobra, nie mam już strzał. To mam 5. Dobra, zbierajmy cały czas PD. Gdzieś ją słyszę. W głowę? Pięknie, headshot! Counter Strike. Dobra, weźmy sobie PD. Ładnie. Cały czas słyszę tą osłabioną sarnę. Tak jest, to jest ona. A. Dobra, szkoda mi strzał, także rozejrzę się w terenie i ruszam do celu misji głównej. Dobra, mamy kolejny element wyzwania. Yeah. Mamy sarnę. Yes. Nie mów mi, że... No nic, nie uda mi się z nią zrobić. Bo nie mam strzału. Chyba, że gdzieś tu znajdę w okolicy. Tutaj znalazłem. Okej, dobra, może uda mi się ją upolować. Pięknie. Okej, mamy kolejny punkt doświadczenia. Dobra, koniec tego polowania. O, Lara nam się zacięła. Także chyba dalej będę kontynuował. Idę już chyba do celu misji głównej. O, jednak znalazłem. Jeden. Okej. Jeszcze 5. Ja się pokręciłem tu i nazad, szukając jakichś tam elementów, czy polując. Ale wróćmy do misji głównej. Tu jakiś... Cały czas słychać jakąś muzykę i tu to są jakieś dziwne otwarte drzwi. Aż mi się to nie podoba. Sprawdzimy to więc sobie. Co to może być? Chyba da się tędy przejść. Chyba tak. To jest to dobry pomysł. No nic, koleżanko, no to schodzimy. Kucnij i chwyć się drabiny. Shift. Okej. Ciekawe, co to jest na tym dole? Już w ogóle nie pamiętam od kiedy pierwszy raz to grałem. 3 lata minęły zwłaszcza. Tyle gier się poprzechodziło. Shift, by opuścić drabinę. Ciekawe, znowu jakieś dziwne symbole. Nie pytaj. Gra się zapisała. Ciekawe. O, co ja wyprawiam?
Nic, gramy sobie. Spędzamy miło sobotni wieczór. Raczej noc. Jest druga w nocy. Już niedziela. O Boże. Przecież to szaleństwo. Mówisz, że to kolejna skrytka jakoś pedofila? Czyby ten dokument to nie był ten, o którym się zastanawialiśmy, gdzie jest? Nie. Jakieś inne znalezisko. O, tu jest jakaś skrzynka. Dobrze wiedzieć. Sprawdźmy to. 110 punktów PD. Jakiś dokument. Relikt może bardziej. Ta tradycyjna maska No przedstawia pełną nienawiści kobietę w przebraniu demona. Okej. Pełną nienawiści kobietę w przebraniu demona. Na wewnętrznej stronie są ślady białej farby. Ktokolwiek używał tej maski pochodził ze szlachetnego rodu. No to ciekawe. Wiele takich rzeczy będziemy znajdywać, takich ciekawostek. I Lara będzie nam to, jak to na prawdziwą poszukiwaczkę przystało, będzie nam informować i opisywać dane znalezisko. Maska Hanuje. Tradycyjna maska, to ona już powiedziała. Okej. Okay. Fajnie. Jak mam zamknąć? A, zamki. Dobra. Czy tutaj coś jest? Tutaj... Jaki klimat! Ale tutaj nie przejdę. Tutaj też nie. Muszę czymś to podważyć. Nie, dziocha, lepiej nie próbuj. Tutaj możemy chyba to spalić. Zróbmy to. I tak przejdziemy. O nie. Okej, tutaj coś jest. Fajnie. Mamy jakiś tasak. Czekam, zobaczę nowy sprzęt. Wow, 250 punktów doświadczenia. Weź to, wyłącz. Dobra. Wypkurwmy to. Tak jest. Czemu to tak się ciemno zrobiło? To słucha jakichś takich bredni. A tutaj też możemy rozwalić. Zróbmy to więc. I ładnie. Tu mamy znowu przejście. A, bo to zgasiłem. Dobra. Tam już chyba nic nie znajdziemy. Tam jest jeszcze jakiś dokument. Czy mi się wydaje? Tutaj, aha, to było to, że tutaj znaleźliśmy i dlatego nam pokazuje. A, ja myślałem, że te dokumenty po prostu trzeba odnaleźć. A to są, to po prostu pokazuje nam wtedy, kiedy już coś odnajdziemy. Aha, dobrze wiedzieć. Dobra, w takim razie kontynuujemy sobie dalej. Tą mroczną przygodę, podziemia. To wiesz, czasami to nie jest właśnie miejsce, lokum tego pedofila, który chce nas załatwić w pierwszym odcinku. Się mogło zgadać. Tu coś jest. No dobrze. Aha, dobra, ale tu coś. A nie, bo mam wyjść. To wychodzę. Co tutaj może być ciekawego? W ogóle gra mi się bardzo podoba. Fajnie, że ją wróciłem. Już trzeci raz z nią ugrywam, ale już nie pamiętam co i jak się w niej działo. Także to jeszcze napawa mnie optymizmem. Zgaś pochodnię. Sam? Będą musieli iść ścieżką. Czekaj trochę wspinaczki. Słyszałaś? Słyszałam. Palimy ognisko. Wypatruj dymu. Jesteśmy w drodze. To jest na górze. Ciekawe, jak tu się kuca. I chuja nie wiem. A, Lara sama kuca. Też dobrze wiedzieć. Ja gram Wolfensteina i Residenta, to mi się klawisze mylą. Laro, udało ci się. Sam, ale... Dzięki Bogu. Niespodzianka. Wszystko gra, to jeden z naszych. Wybacz, jeśli cię przestraszyłem. To miejsce każdego czyni nieco nerwowym. Nie podobasz mi się, dziomuś. Rozmawialiśmy z twoją załogą. Są już w drodze. Zobacz, opatrzył mi stopę. A tyle mogłem zrobić.
Gdzie moje maniery? Przepraszam, nazywam się Matias. Matias. Jestem nauczycielem. Dużo mi to mówi, Matias. Przypominam sobie. Obawiam się, że niezbyt mi służy to życie na wyspie. Co, kobiety cię trzeba? Już na wykończoną. Usiądź sobie. Poruchowałbyś trochę, tak? Sam właśnie opowiadała mi o Słonecznej Królowej. Tak, o Himiko. Opowiesz mi więcej? Zaciekawiło mnie to. Może trudno w to uwierzyć, ale kilka tysięcy lat temu królowa Himiko rządziła niemalże całą Japonią. Uwielbiam opowiadać tę historię. Himiko była piękna, tajemnicza, ale także bezwzględna i potężna. Legenda głosi, że miała szamańskie moce. I tutaj zwykle tracę zainteresowanie. Cóż, w mitach zawsze tkwi ziarno prawdy. Władała samurajskimi wojownikami, wspaniałą burzową gwardią. Ujeżdżali pod muchy wiatru i obracali w perzynę każdego na swej drodze. Ale nie chcę nikogo mówić, kto będzie chciał ujeżdżać. Ten, co tyle lat na wyspie siedział. Oho. O, Lara jest zmęczona, nie dziwię się, bo to przejścia. Sam? Ale sam Matias jest naprawdę niebezpieczny. Sam! Sam! Szlak. Wiedziałem. Coś tu nie gra. Fuck. Fuck. Jeszcze kurwa wilki, nie? Dobrze, że znalazłem trochę strzał, eksplorując. Wow. 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 Jest dobrze. Pieprzone wilki. Skąd? Ładnie. Dobra. Dobrze, że czas zwalnia. Łażą, kurwa, kręcą się, ale... No dawaj! Ładnie! Slow motion, dziwko! No dalej, dalej, dalej! Dalej! Tu, a tu! Pięknie! Chyba to na tyle. Znaleźli nasi. Dobrze jest. Puszczaj. Dobrze cię widzieć, ptaszyno. Was też dobrze widzieć, bo było nieciekawie. Sam jest z wami? Była z tobą. Była tutaj z tym człowiekiem, Matiasem, ale zemdlałam. Kiedy się ocknęłam, już jej nie było. I po co się wam było szwendać, co? Musimy ich znaleźć. Zaraz, zaraz, a co z Rotem? Dziacia zwykle najmądrzejszy. No dobra, rozdzielmy się. Jedno z nas pójdzie z Larą na spotkanie z Rotem, reszta się rozproszy i poszuka sam. Ja z nią pójdę. Nie, 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 lepiej ja. Umiesz się tym posługiwać? Dawno nie strzelałem, ale pamięć powoli mi wraca. Dostańcie się do Rota, my znajdziemy sami tego Matiasa. Dawno nie strzelałem. W łeb ci strzelę zaraz, się nauczysz. Dasz radę? Tak, muszę tylko chwilę odpocząć, dzięki. Ten doktorek też mi za bardzo nie podoba, jest taki drętwy i tępy. Ty zaczekaj tutaj, a ja sprawdzę drogę. Okej. Sprawdź drogę. Tylko żeby ci fiuta nie odżarła, jak będziesz się załatwiał. Nie tak źle. Dobra, moi drodzy, chyba zdobyłem punkt umiejętności. Od czego zacząć? Okej. A nie mam żadnego punktu umiejętności. Nazywam się Lara Croft i jestem archeologiem z Endurance. A jestem Maro Kobragie, witam. Na wyspie w Smoczym Trójkącie, na wschód od Japonii. To miejsce jest niesamowite. Widziałam wraki, które mogą mieć nawet kilkaset lat. Nie jesteśmy tu pierwsi i wiem, że nie jesteśmy sami. Okej, mamy pierwszy wpis w dzienniku Lary.
mogę innych rzeczy brać oprócz umiejętności. Myślałem, że mam jakiś punkt, ale niestety nie, chyba brakowało mi. Brakuje mi jakiś, chyba troszkę. Na razie mamy dwa drzewka rozwoju postaci. Chciałbym sobie naprawdę na 100% ukończyć tą grę. Ale jak mówię, to trzeba wszystkie znajdźki zbierać, tak samo polowywać też tak pomiędzy nagraniami też jakieś polowania, zbieranie PD. Naprawdę tam nam pomoże. No nic, strzał dużo nie mam. Dobra, mogę wziąć pochodnię. Tutaj sobie weźmiemy poprzez pochodnię jakąś znajdźkę. Okej. I otwórz. Surowce. Zbieraj surowce, by ulepszać broń w obozach. Czy coś już sobie mogę lepszyć? Dobra, muszę myszką klikać. Ale jak? Jak w ogóle zbierać te... Jak w ogóle wziąć ten nas niedostępny? A, niedostępne, niedostępne. A, dobra. Okej. Jak niedostępne, to niedostępne. Czy coś tutaj jest na mapie? Nie. Tutaj mamy strzały. 18 strzał. Nie jest źle. O, i tutaj sobie możemy otworzyć. No nie, może nie rozwalić. Tu jest szekanem. Za słaby czekan. Czekan jest zbyt słaby do wyważenia zamka. Zbierz surowce, żeby go ulepszyć, czy coś w tym stylu. A tam mamy dokument. Sprawdźmy. Nie mogę uwierzyć, że naprawdę wybraliśmy się na wyprawę, żeby odnaleźć ojczyznę moich przodków. Odkąd kilka lat temu opowiedziałam Larze historię Himiko. Dobra, moi drodzy, kto chce, przeczytajcie sobie, o co tu chodzi. Sam, historia rodzinna. To opowieść sam o słonecznej królowej Yamatai. Obawiam się, że rzeczywistość jest zupełnie inna od tej od tych wyobrażeń. Kto chce, może sobie przeczytać. Okej. Czy tutaj coś jest? Nie, tu będziemy się wracać. Albo sobie sprawdzę na szybko ten teren. Wróciłem się, bo tam nic nie znalazłem, także idziemy sobie w tamte tereny, których nie znamy. A dokładnie tutaj. O. Już mi się to nie podoba. No, czy ten kretyn w ogóle... Ten kretyn w ogóle cokolwiek może znaleźć? Do góry jakieś brama. Będę sobie... Strzały. A, już nie mogę zbierać więcej. Tutaj coś mamy. Okej, weźmy sobie. Tu mamy kolejne części. Dobra, tutaj mamy kolejne strzały. Ale nie mogę wziąć, dobra. Tam jest gdzieś pod górę, czy to unik? Wow, dobra. Ładnie, ale to za mało. Fuck, cholerne wilki. Wow, fuck. Dobra, dobra. Dobra. Nie. Cholerny świat. Nie jest dobrze. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Weź strzały. Dobra, ten kretyn się odezwie. Gdzie on jest w ogóle? Dobra, chyba kwipunek mi się zapisał. Idź pod górę. Unik, dobra, mam wilki. Dobra, musimy uważać. Dobra, jeden załatwiony. Muszę uważać na drugiego. Wow! Pięknie! Ładnie, załatwiony. Trzeba mi było powiedzieć o wilkach, doktorku. Właśnie, doktorku. Raz zginąłem przez nie. Szkoda, że nie mogę zapisać jak Wolfensteinem w danym momencie. Ale nic się nie stało. Tam gdzieś jeszcze jedna skóra była. Zawsze do... Wow, ale nie poluję na razie. Weźmy sobie strzały.
Okej, okay, chyba albo sobie zapoluję, żeby mieć... Dobra. Żeby mieć punkt umiejętności. Już niewiele mi brakło. No chyba strzały już nie mogę zebrać. O, tutaj mamy znajdźkę. I wilki. Wow. Unik. Dobra. Pięknie. Dobra, dobra, jeden został. Pięk. Jeszcze mu mało. Ach, ładnie. To się ceni. Dobra, zbierzmy sobie. Teraz. To czero czysto, ciekawy zdobyto punkt umiejętności. Taki kurwa mądry byłeś, mogłeś mi pomóc. Same cwaniaki w tej grze. Dobra, tutaj sobie znajdźmy. Okej, okay, już mam trochę tych części broni. Tam mam kolejną. Oczywiście sobie zbiorę. Okej, okay. Punkty. Czy tutaj coś jeszcze jest ciekawego? Sprawdzę sobie. O! Kolejna znajdźka. Ładnie. Brakuje mi tylko trzech totemów do ukończenia wyzwania. Pod mostem chyba też coś jest. Chyba tutaj mamy jakiś dokument jakiegoś gościa. Sprawdźmy sobie, co tu pisze. Aktorzy no potrafili przekrzywiać głowy w górę i w dół tak, by nadać swoim sztywnym maskom rozmaite emocje. Okej. Okay. Ale to wszystko o tej masce. Okej. Okay. Dobra, czy coś jeszcze tutaj w tym terenie? A tutaj mamy znajdźkę też. Części do broni bodajże. Okej, okay, 90, już całkiem nieźle. Zobaczymy, co tu jeszcze mogę znaleźć. Tutaj koło jakiegoś różowego drzewa, czyli bodajże w tym miejscu. Kolejna kapliczka. Jest coś ciekawego. Komu oni oddają cześć? Nie wiem, Lara. Dobra, tutaj sobie weźmiemy części. I sprawdźmy sobie to. Dobra, to jest bodajże tu ta kaplica, co mówi Lara. Okej, okay, tutaj mamy kolejny dokument. Whitman niesamowicie dramatyzuje. Nie do wiary, co wyprawia. Przeczytajcie to sobie. Sam, producentka filmowa. Whitman ze wszystkich sił utrudniał sam pracę. Doktorek pokazywał swoje prawdziwe oblicze na jej wyprawie. Czyli ten tępy okularnik. No to ciekawe. Dobra, tego nie podpalę, bo nie mam jak. A, dobra, już mam jak. To o tym Lara mówiła, o tym posążku. Ale jest stuczony niestety. Okej, okay, to chyba będą części. No nic. Dobra, to chyba możemy sobie dalej iść kontynuować wątek fabularny. Dobra, mamy wilki. Ładnie załatwiłem. Dobra, jeszcze jeden. Pięknie! Dobra, czegoś tutaj strzegły. Tak mi się wydaje, sprawdzę to. To jest inna część chyba mapy. Okej, okay, już mam coraz lepszy wynik w częściach do broni. O, tu widzę znajdźkę już, tam dalej. Yeah, mam sprawne oko. Ładnie, jeszcze dwa totemy. To chyba tutaj jest główny cel misji. Sprawdzę, czy są jeszcze jakieś tutaj totemy, ale nic nie widzę. Strzały weź. Tutaj części. Okej. Okay. Dobra, tam jest nasz doktorek. Ja się obejrzę, rozlukam jeszcze za totemami.
Tu nic nie znalazłem, także sobie możemy iść tutaj do doktorka. Chyba, że tutaj coś jeszcze znajdę. Tu jest chyba obóz. Tak jest, skorzystajmy z niego. Zwłaszcza, że zdobyliśmy sobie punkt umiejętności. I tak. Pewny strzał, może sobie tutaj ulepszymy. Sztuka przetrwania. Zdobądź dodatkowe pi dzięki pracy o prowadzeniu zwierząt, odkrywaniu skrytek z żywnością. Lub przeszukaj gruntowne skrzynie i surowce, by znaleźć więcej surowców. Lub umiejętność oprawiania ciała zwierząt pozwala zdobyć więcej surowców. Może to PD. Może to sobie opanujemy. Bo z walk co możemy mieć? Z walk. Skupiony umysł. Umysł daje ci większy czas na obserwowanie zabójczego strzału. Opanuj. I tylko to możemy. Maksymalna ilość amunicji. Efektywnie korzystanie z toreb i kieszeni możliwe noszenie większej ilości amunicji. Na razie to nie jest mi potrzebne. Także sobie weźmiemy to. Zdobywanie dodatkowe pili dzięki oprawianie zwierząt, odkrywanie skrytek z żywnością. Tak jest, opanuj. Jest, nowa umiejętność opanowana. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, idziemy do doktorka. Już żadnych chyba totemów nie widać. Także chodźmy. Nasz mądrala powie. Widziałam już coś takiego. Tak? Mają znaczenie rytualne. Obraz kobiety jest szczególnie ciekawy. Wygląda na wykonany dość niedawno. Pewnie malowidło wyspiarzy. Sądząc po wrakach statków, można przypuszczać, że byli rozbitkami jak my. Niewiarygodne. Tak, mam nadzieję, że my nie zamienimy się w morderców. Zajmij się tą drugą korbą. Okej. Jaki szefuncio, kurwa. Musimy sobie sami zrobić. Razem. Ok. Zaraz się rozsypię. Muszę znaleźć coś wytrzymalszego. To musi być coś, czego moglibyśmy użyć. Niesamowite. Teraz okay. Mogę naprawić czekan. A jak to mam zrobić? Instynkt przetrwania. Słoneczna symbolika. Tam chyba. Czyżby jakiś kult słońca? To jest jakaś chyba zagadka. Potrzebuję zrobię. Czegoś mocniejszego. Amaterasu. Potrzebuję czegoś mocniejszego. Tu mamy jakiś dokument. Kochanie, myśl zanim wypełnisz te papiery. Kto chce, niech sobie spowolni. Witnam, nie zostawia mnie list z notatnika Witmana, ależ to wyrachowany drań. Jak mogłam go kiedyś podziwiać? No, nie jest drań, jest przyjem. Nie jedyny na tej wyspie. Tylko dlaczego rozbitkowie zaczęli czcić starojapońską boginię słońca? Okej, tutaj mamy kolejny znajdziek. I został mi tylko jeszcze jeden tutem. Mam nadzieję, że gdzieś jest tutaj blisko. Na razie go nie widzę. Może później go znajdę. Dobra, mamy strzały i to chyba mogę sobie ulepszyć ten czekan. Surowce. Za pomocą zebranych surowców ulepsz sprzęt i broń będą sprzętu. Okej. Wzmocnienie. Znacznie zwiększa możliwości zastosowania czekana. Okej, bierzmy sobie. Up. Jak mam to zrobić? Enter. Wzmocnienie. Okej, nic więcej chyba nie zrobię. Dobra, sprzęt ulepszony. Jeszcze mam 100 punktów. Dobra, i wrócimy się. Tak. Udało się, Laro? Spróbujemy? Poczekaj, ziomuś. Na twój znak. Nie, wyluzuj. Tu jeszcze mam jedną beczkę. Dobra, rozwalę ją. No okej, dodatkowe punkty. I tam jeszcze gdzieś jedna była. O, moi drodzy. Wracając się po tą beczkę, znalazłem ostatni totem. On był właśnie tutaj pod mostem. I je. Łowca duchów, wyzwanie ukończone. 150 punktów PD. To było jedyne wyzwanie. Tutaj brakuje mi jeszcze jednej mapy skarbów, go skrzynek trochę, reliktów. Ale wszystko po kolei. Zmaćmy sobie tą skrzynię, której nie mogę otworzyć. To bodajże było w obozie.
obóz jest gdzieś w tamtym kierunku. Już nie będę ciął. Tak jest, tutaj sobie otworzymy i wrócimy do naszego przyjebanego torka. Pięknie, ulepszona broń dostępna, ulepsz broń w obozie. Dobra, to sobie może już ulepszę tam przy doktorku. Dobra, jak mówiłem, ulepszymy sobie jakąś broń. Bo coś mi mówiło, że mogę sobie ulepszyć. I trzekan lub łuk. Sprawdźmy, co możemy sobie w łuku ulepszyć. Wzmocnienie, o Jezus. 200 punktów, za mało. Wzmocnienie ramienia. Ale za to możemy sobie to ulepszyć. Cięciwa z oliwą umożliwia szybsze strzelanie. Kupmy sobie to. Cięciwa z oliwą. Bardzo ładnie. Resztę już nic nie mogę ulepszyć, także wracamy. Dobra, już idę, tępy doktorku. Dobra, ogień. Otwiera się. Coś mi tu śmierdzi. Nie podoba mi się to miejsce. Ta kobieca postać na bramie. Biorąc pod uwagę wiek, jakaś nowa lokacja. To może być słoneczna królowa. Chimiko? Czy nie nasłuchał się pan zbyt wielu opowieści sam? Cóż, no, Lara jest, nie wierzy w takie paranormalne zjawiska. Niektórzy twierdzą, że wręcz szamańską moc żywiołów. Kiedy kobieta włada taką mocą, prędzej czy później ktoś nazwie ją czarownicą. Nie powinniśmy wykluczać żadnej możliwości, nawet z pozoru irracjonalnej. Wciąż mało wiemy o naszym świecie. Brzmi pan jak mój ojciec. To może być niesamowita historia, Laro. No, Laro, radziłbym ci w to uwierzyć. Nie, nie opowiem. Z tego co wiem, ta wyspa ma naprawdę wiele mrocznych, tajemniczych zjawisk. Sami się będzie o tym przekonamy później. No dobra, chodźmy za naszym przyjebanym doktorkiem. Niesamowite. To jest Chimiko. Kolejny posąg. Ale spójrz. Misa, świece. Dlaczego ktoś cały czas oddaje jej cześć? Ta wyspa musiała kiedyś należeć do Yamatai. Miałaś rację, Laro. Zaginione królestwo. To jak znaleźć Atlantydę. Tylko że realny, doktorze, to nie jest żadna mityczna kraina. Wiem. Stoimy na kopalni złota. Chodźcie, szybko. Wasi przyjaciele są ranni. Tak, pewnie z ich powodu. Cofnij się. Nie możemy im ufać. Nie jest dobrze. Ma pan pistolet. Pistolet przy rękach tego kretyna? Pójdziemy. No nie, no nie. Nalegam, byście zabrali nas do swojego. Dępa pało! Okulary ci zaparowały? Nie! Zajmę się tym! Nie! Nie! Fuck! Proszę! Nie! Zostaw! Pięknie, kurwa, idioto! Nie walcz z nimi, Laro! Nie walcz z nimi! To skończyło się, Bajlando. Rusek? Idzi. Maszla. Kim wy jesteście? Czego wy chcecie? Lara, kurwa, słuchaj, Maci! Nie róbcie im krzywdy, proszę! Ja skazał. A ty wiedz, naroszynkę, da. Kolejny, kurwa, przydupas. Napominasz moich sestru. Puszczaj ją! Puszczaj ją! Zaraz nie jest dobrze. Akurzy! Tylko popróbuj, rybie! Cię kurwa jeszcze gnoju na kopę! Muszę coś wymyślić, to szybko! Chowaj! Hej, przyprowadź więźnia! Zrobi się! Jeśli ja cię nie zakazam, będzie cicho! Wali wszystkim! Dobra, może macie uda mi się. Coś. Nie mogę ich znaleźć! Uciekła! Szukaj dalej! Tak, jeden z nich się wsuła! Boże! Czekajmy! Dobra, poznają sobie ducha walki. Może tutaj jakoś uda nam się ugryźć? Trzeba będzie zabić. Szkoda. Kurwa! Dobra! Na ziemię gnoje nie widzą. Nie wiem jakim cudem tak się przepchnąłem niezauważony. Ale dobra, idziemy dalej. Tutaj czysto! Idziemy pod górę!
dużo tych cholera jest. Co to za ludzie w ogóle? Grupa przestępcza na wyspie? Okej. A z mnie nie ujdziesz. No, niestety nas zauważył. Wychodź dawaj. Lepiej nie zli mnie. Co bym ci dał? Papę może. A, masz śmieciu. Fuck, fuck, fuck. A na to, że była parada Pierdalaj. I zbara. Tak jest, jeszcze broń, jeszcze broń. Zabij go, zabij go. Dobra, ruszaj się, ruszaj się. Kurwa! Ej, pomyliłem przyciski. Ej, ty! Jeszcze raz, dobra. Wychodź dawaj! Lepiej nie zli mnie. Dobra, jeszcze raz. Ep. Pięknie. A na to, że była parada czyścia. Ścierbuj się. Para. Szybko po broń. Dobra. Ruszaj, ruszaj. No nie! Ej, Boże. Jeszcze raz. Już mnie nudzi ta scena. No nie! Udusiłeś ją, nawet ją nie wyruchałeś? Co to za kurwa terrorysta? Wychodź dawaj! Lepiej nie zli mnie! A na to, że była parada czyścia. Kurwa, zdziro ci dam! Jeszcze raz! Oj! Dobra! No nie, mam naciskać. Ja kurwa jestem kretyn już. Ej, ty! Gorszy od tego idioty. Wychodź dawaj! Lepiej nie zli mnie. Dobra, jeszcze raz. Tak. A na to, że była parada czyścia. Dobra, broń. Okej. Dobra, dostał dwie kulki. Dobra, walcz, 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 walcz. No przecież naciskałem E do kurwy nędzy. No nie wiem. Co zwariuję. Czy nie zli mnie. Ostatni raz, jak nie to tnę. Tyle wiaja dostał, że jeszcze mu mało bezpłodności zostanie. Słyszysz, kurwę? Dobra, jeszcze raz. Dobra. Mam walczyć teraz. Nie, jeszcze ostatni, ostatni kurwa raz. Ej, ty! Wychodź dawaj! No nie mogę, no kurwa, no. Nie zli mnie. A na to, że była parada czyścia. Para. Dobra. 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 Dobra, dobra, dobra. Ach, pięknie, kurwo. Ile to można? Pierdolony down. Koszmar jakiś.
Nie mogłem, nie wiedziałem, to kurwa ruszyć ruszami czy klawiszami, czy E naciskać. O Boże. Ciężki temat. Ale musisz wziąć tą broń. Innego sposobu nie ma. Kurwa, 40 minut odcinka, nie? Dobra, zapisało mi się. Także resztę odcinka, resztę przygód Lary Croft zobaczycie w następnym odcinku. Już raz, że mam 41 minut odcinka, a dwa, że mnie wkurwi ten zasrany rusek. Dobra, zapraszam was do następnych odcinków z tej serii, jak również innych moich na kanale. Marokorwa gry na maksymalnych poziomach trudności. Na razie, cześć.